Niedziela dzisiejsza nazywa się często Niedzielą Dobrego Pasterza. W ciągu 40-dniowego pobytu na ziemi po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się często apostołom i mówił z nimi o Królestwie Bożym, to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi Najwyższego Pasterza w osobie świętego Piotra i jego następców, pozostając niewidzialnym pasterzem i strażnikiem dusz. W Ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii Świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem pasterzem i Jego owieczkami. Ewangelia dzisiejsza przedstawia nam w niewielu słowach urządzenie Kościoła Chrystusowego, a nadto wspomina o jego nieprzyjaciołach i przeciwnikach. Kościół bowiem katolicki jest jako wielka, przestronna owczarnia, całą ziemię ogarniająca. Tej owczarni głową i najwyższym pasterzem jest Chrystus Pan, który ją sobie nabył najdroższą krwią swoją. W tej owczarni chowa on owce swoje, za które położył duszę swoją, które sobie zebrał i zgromadził w jedności wiary, którymi po dziś dzień rządzi i kieruje i sam przez się niewidomie, przez łaskę swoją i widomie, przez zastępców swoich, a następców apostolskich, biskupów i kapłanów, ponieważ on sam postawił ich nad owcami swoimi. Między tymi zastępcami Jego są jedni, prawdziwie wierni pasterze, którzy naśladując najwyższego pasterza o nic się więcej nie starają, jedno o zbawienie owieczek. Drudzy są najemnicy, którzy bardziej pożytku swego niż zbawienia owieczek patrzą. Głównym nieprzyjacielem tej owczarni jest wilk piekielny, diabeł, o którym Piotr Święty Apostoł powiada, iż około niej krąży, szukając kogo by pożarł. Ma on też i pomocników swoich, których Zbawiciel na innym miejscu złodziejami nazywa, którzy nie drzwiami, ale dziurą do owczarni wchodzą, którzy złymi przykłady i fałszywymi naukami stado pańskie bałamucą, szarpią i rozpraszają. Cała zaś gra idzie o owieczki, o dusze krwią Zbawiciela odkupione. Bo cokolwiek pasterz, najemnik, złodziej i wilk kiedy sprawował, to wszystko dla tych owiec sprawował, wszyscy się do owiec mają, ale nie jednakim sercem. Chrystus Pan pragnie ich zbawienia. Chrystusa naśladują wszyscy pasterze wierni. Najemnik szuka na nich pożytku swego. Złodziej patrzy, jakoby je z owczarni Chrystusowej wyprowadzić. Wilk dybie na nie, aby je pożreć. Lecz Ty, wierna owieczko Chrystusowa, chrześcijaninie, katoliku, nie daj się w błąd wprowadzić złodziejom i wilkowi, ale stój mocno przy Panu Jezusie, który o sobie powiedział: jam jest pasterz dobry. A czymże tego dowiódł, iż jest dobrym pasterzem? Oto tym, iż spełnił cały pasterski urząd, który na tych trzech rzeczach zależy: aby pasterz znał swe owieczki, aby miał o nich staranie, aby pomnażał owczarnię swoją. Chrystus zna swe owce, bo sam mówi: ja znam moje i one mnie znają. A zna lepiej niż jakikolwiek inny pasterz, bo zna je od wieków pierwej, niż się narodziły. Zna Pan tych, którzy są Jego. Tak znać jest tyle, co umiłować, do owczarni powołać, powołanych przez łaskę usprawiedliwić, a usprawiedliwionych zbawić i uwielbić. Powtórę, Chrystus Pan ma staranie o owcach swoich, duszę moją daje za owce moje. Za stado bowiem swoje haniebną śmierć podjąć raczył. Czyż może być większa miłość na świecie? Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za nieprzyjacioły swoje.
Zaledwie kto za sprawiedliwego waży się umrzeć, a ten miły Pan i Zbawiciel nasz za niesprawiedliwych, za nieprzyjacioły swoje życie oddać raczył, wydał ciało swoje i przelał wszystką krew swoją na odkupienie nasze. Nadto zostawił też najświętsze ciało swoje nam na pokarm i najdroższą krew swą za napój. Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwym jest napojem. Na koniec i święte bóstwo swoje daje na zapłatę wybranym, bo tak mówił do Abrahama: jam jest zapłatą twą zbyt niewielką. Wreszcie daj im także żywot wieczny, jako sam zapewnił: owce moje idą za mną. Ja im żywot wieczny dam i nie zginą na wieki. Po trzecie, Chrystus Pan pomnaża owczarnię swoją, dba bardzo o wzrost swej owczarni. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni, i te potrzeba, abym przywiódł, i słuchać będą głosu mego. Przez sługi swoje po całym świecie szuka owiec, które jeszcze dotąd nie weszły do jego owczarni, do kościoła katolickiego. I spełnia się to, o czym przepowiadali prorocy, że po wszystkim świecie rozejdzie się chwała prawdziwego Boga, że do ostatecznych granic ziemi przenikną słowa świętej Ewangelii Chrystusowej, że będzie wielkie imię Jego między narodami i owczarnia Kościoła pod Nim niewidzialnym pasterzem. Dał jej jednego najwyższego na ziemi widzialnego pasterza, swego tu namiestnika w osobie Piotra, apostoła, i kolejnych jego następców, biskupów rzymskich. Tego jednego wszyscy słuchać mają, jeśli chcą trwać w jednej prawdziwej owczarni Chrystusowej. Z tym jednym wszyscy inni pasterze, biskupi i kapłani winni być w ścisłej łączności, od niego zależeć, bo inaczej jedność tej świętej owczarni nie mogłaby być zachowaną. Bo nie skąd inąd wszczęły się błędy i odszczepieństwa, jedno stąd, że najwyższego kapłana, biskupa rzymskiego, Piotrowego następcy, ci i owi słuchać nie chcieli i nie pamiętali, że musi być z ustanowienia pańskiego jeden nad wszystkimi w kościele przełożony, jeden widzialny namiestnik Chrystusowy. Poznałeś już, chrześcijaninie katoliku, jakim jest ów dobry pasterz, Pan i Zbawiciel nasz. Takimi być powinni w prawdziwym chrystusowym rzymskokatolickim kościele wszyscy pasterze, od największego do najmniejszego. Winni znać owieczki swoje, starać się o ich zbawienie, bronić od złodziejów i wilków, nie tracić owiec, ale zachować w jednej owczarni Kościoła Świętego. O takich pasterzy modlić się winien każdy, komu dobro wieczne dusz ludzkich leży na sercu, bo tacy są prawdziwym błogosławieństwem i jednym z największych dobrodziejstw Bożych. Takich, gdy Pan Bóg w miłosierdziu swoim daje, winny owce mieć we czci jako posłów Chrystusowych, winny ich słuchać, korzystać z łask, jakie przez nich od Boga odbierają, za nich się modlić, aby im Pan dał wytrwałość w pracy apostolskiej, ducha gorliwości i miłości Bożej, którą by wszystkie serca mogli zapalać. Za takich niechaj owce Bogu dziękują, wdzięcznością niejako przymuszają Boga do tego, iżby im nigdy takich pasterzów nie brakło. Lecz obok pasterzy dobrych trafiają się i tacy w owczarni Bożej, których Chrystus Pan najemnikami zowie, ponieważ darmo Pana Boga nie miłują i bardziej szukają swego pożytku niż Chrystusowego. Zna ich dobrze Zbawiciel i osądzi kiedyś, ponieważ On sam tylko jasno czyta w sercach ludzkich. Zapowiedział też o nich, iż już wzięli zapłatę swoją. Wiedzieć przecież trzeba, jako mówi święty Augustyn, że i najemnicy są potrzebni, bo i oni Chrystusa Pana przepowiadają. A ludzie, słuchając przez nich głosu Bożego, nie za najemnikiem idą, lecz za boskim pasterzem, którego im najemnik wskazuje. Słuchajmy, jako się względem nich Zbawiciel każe zachować. Wszystko, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie. Wyraźnie zatem polecił, abyśmy nawet i w najemnikach głosu pasterskiego słuchali, bo i oni uczą zakonu Bożego. Jeśli by zaś sami źle żyli, naśladować ich w tym nie wolno. Ale słuchać trzeba i znosić cierpliwie. Co i święty Augustyn potwierdza, mówiąc: gdy słyszysz dobrze mówiącego, nie naśladuj źle czyniącego. Nade wszystko zaś mają się strzec owce złodziei, którzy nie drzwiami, ale dziurą do owczarni się wkradają, to jest których powszechny stada pańskiego pasterz, biskup rzymski, czyli papież, albo sam przez się, albo przez prawych pomocników swoich do uczestnictwa w pracy nad owcami nie dopuścił. Przychodzą oni częstokroć w odzieniu owczym, to jest udają prawych pasterzy, obiecują jakieś nowe pastwiska, ponętnie może na oko wyglądające, ale naprawdę pełne piołunu, pokrzyw, ciemierzycy i wszelkiej zatrutej paszy.
od takich z daleka się trzymaj, chrześcijaninie katoliku, nie słuchaj ich podszeptów, aby cię z prawdziwej owczarni Kościoła Chrystusowego nie wywabili i nie podali w paszczę wilkowi piekielnemu. Prawych pasterzy słuchaj, miłuj i naśladuj. Najemników słuchaj, cierp, ale nie naśladuj. Złodziei i wilków ani słuchaj, ani naśladuj, a tak nie przestaniesz być prawdziwą owieczką boskiego pasterza Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki.